Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest Need for Speed World. Zapraszam Was na przegląd samochodów z rotacji IGC z dnia 2 października 2014 roku. I samochodami, które są w tej rotacji, które zostaną dodane do dealera, które zostały już właściwie dodane do dealera samochodowego, są Aston Martin V12 Vantage, BMW M6 Convertible, Jaguar E-Type Lightweights i Mazda RX-8. Samochody, które zostały wycofane, to Audi R8 Coupe QP52, FSI Quattro, BMW M6 QP, Renault Megane RS, Mitsubishi Lancer Evolution 9 MR Edition. Zacznijmy sobie od chyba najciekawszego samochodu w tej rotacji, czyli Astona Martina Vantage'a. Mamy tutaj słabe nitro niestety, natomiast bardzo, bardzo fajne prowadzenie. Przede wszystkim samochód jest bardzo stabilny. Wiecie co, ja sobie tak pomyślałem, że właściwie bardzo dobrze by było klasyfikować samochody w NFS World pod można powiedzieć, trzy różne typy. Samochody, które są powiedzmy mają dobre osiągi, dobrze przyspieszają, czy tam mają dobrą prędkość maksymalną. Drugi typ samochodów to są takie, które dobrze się prowadzą i trzeci typ samochodów, które są zrównoważone. Aston Martin po prostu należy do samochodów, które są zrównoważone. Mamy tutaj naprawdę bardzo fajne prowadzenie, nie jakieś hardkorowe, nie przegięty skręt i jednocześnie bardzo, bardzo fajne przyspieszenie i prędkość maksymalną. Jest to samochód na pewno bardzo, bardzo mocny średniak, jest to bardzo mocny średniak w klasie A. Można nim wygrać jak najbardziej ze względu na bardzo fajną tutaj stabilność. Za 1 600 000 dolarów polecam Wam jak najbardziej tego Astona Martina, chociaż będzie Wam wygrać ciężko w klasie A. Kolejnym samochodem jest BMW M6 Convertible za 1 400 000 IGC. Dlaczego jest taki drogi? Z tego względu, że mamy tutaj mocne nitro. Zastanawiam się, czy kiedyś to auto było już dostępne za IGC, bo wiem, że M6 wersja Coupe była dostępna, ale Convertible nie jestem taki pewny. Jeśli nie, to jest to debiut tego samochodu, ale tego w 100% nie jestem w stanie stwierdzić. Natomiast sprowadzenie tego samochodu jest bardzo podobne do tego, które mamy w wersji Coupe. O, to jest wersja Coupe. Więc jest tutaj hardkorowo mocny skręt, moi drodzy. Bardzo, bardzo słabe przyspieszenie i mocne nitro, czyli jest to samochód, który po prostu bardzo dobrze się prowadzi. Jak na moją klasyfikację jest to klasa druga. Tak? Tak. Kolejnym samochodem jest Jaguar E-Type za niecały 1 950 000 dolarów. I tutaj ten samochód też można zaklasyfikować do takich, które po prostu dobrze się prowadzą. Mamy tutaj bardzo, bardzo słabe przyspieszenie czy prędkość maksymalną, ale naprawdę samochód jest tak niewiarygodnie stabilny, tak fajnie trzyma się drogi i tak fajnie skręca i połyka zakręty. Nie jest jakoś super przyczepny jak Lotus Elise, ale po prostu ma jakiś tam swój tor jazdy i dobrze się jego trzyma. Kolejnym samochodem jest Mazda RX-8 za 600 000 IGC i jest to chyba najlepszy zakup, jaki możecie zrobić w tej rotacji, z tego względu, że jest to jeden z mistrzów w klasie B i na pewno będziecie nim wygrywać wyścigi w tej właśnie klasie i zarówno w B, jak i w C możecie nawet coś tam powygrywać. Dlaczego? Samochód ma bardzo dobre przyspieszenie przede wszystkim. Jest piękny moim zdaniem i jednocześnie łączy dwie duże właściwie zalety, czyli przyspieszenie i wygląd. To jest dla mnie zdecydowany plus. No i jest to auto bardzo popularne na wyścigach w klasie B, co właściwie nie powinno dziwić, no bo mamy tutaj bardzo, bardzo dobre osiągi i nie najgorszy skręt, właściwie jest on nawet całkiem dobry, ale samochód potrafi czasami wpadać w poślizg lekki, chociaż to nie jest taki poślizg jak w tych starych samochodach, które były kiedyś na początku dodane do właśnie Need for Speed World. Czyli z tych samochodów, które wymieniłem Wam, najbardziej opłaca się właśnie kupić Mazdę RX-8 i myślę, że Astona Martina, jeśli ktoś lubi tą markę i podoba mu się samochód z wyglądu. Natomiast tak jak mówiłem, jest to samochód, którym będzie Wam ciężko wygrać w klasie A, do której jest dedykowany. Jeśli chcecie, abym przetestował to auto, czy którejś z tej rotacji po prostu w trybie multiplayer, zanim sobie je kupicie, czyli za jakiś czas, tam nie wiem, w niedzielę by się pojawił film, piszcie mi w komentarzach. Filmy z Worlda mają na moim kanale zawsze pierwszeństwo i pokazują się ponad planowo, także piszcie śmiało w komentarzach, co chcielibyście, abym przetestował z tych samochodów. A tymczasem bardzo Wam dziękuję, że byliście ze mną, że przyszliście mnie oglądać. Trzymajcie się i do zobaczenia, na razie, pa pa.